Po raz 33 na ulicach Szczecinka rozegrano międzynarodowy bieg uliczny Memoriał Winanda Osińskiego. Bieg główny na dystansie 10 km poprzedzono biegami młodzieżowymi. Młodzi biegacze rywalizowali na dystansach odpowiednich dla swojego wieku. Przedstawcie się, chłopcy. Wiktor, Kacper, Konrad. Jaki dystans przebiegliście przed chwilą? 700 metrów. To jest twój pierwszy bieg, jesteś zwycięzcą? Tak, mój pierwszy bieg. Skąd jesteś? Z Turowa. A ty? Z Rzutnicy. Ze Szczecinka. Jak trasa i jak długo się przygotowałeś do tego biegu? Zapraszamy tutaj też do namiotu, który jest przed... Trudno było? Tak, trudno było. Wiktor Bęben, ty masz tradycje rodzinne, tata piłkarz, ty też jesteś młodym piłkarzem. W zeszłym roku, z tego co pamiętam, wygrałeś, dzisiaj jesteś drugi. Tak. Trasę chyba znasz doskonale w takim razie. Znam. Przygotowywałeś się specjalnie do tego biegu? Tak. Ile czasu? Jak to wyglądało, te twoje przygotowania? Znaczy z tatą biegaliśmy... różnie, no czasami dalej, czasami bliżej. I to, że jesteś piłkarzem młodym, początkującym, pomaga ci w takim biegu? Pomaga? Te treningi piłkarskie przekładają się na ten bieg? Tak. Jesteś zadowolony z drugiego miejsca, czy wolałbyś jednak na pudle pierwszy? Wolałbym pierwszy, ale drugi też jest doskonały. Dobra, gratuluję wam, chłopcy. Dziękuję. Podczas biegów młodzieżowych pogoda płatała psikusy. Padał deszcz, grad i śnieg z deszczem. Uspokoiło się trochę przed biegiem dzieci z rodzicami. W tym biegu pobito rekord frekwencji. Biegaczy podzielono na dwie grupy. Zwycięska rodzinka, pan przedstawi może swoich zawodników. Kacper Stolarczyk, Patryk Stolarczyk. No i kilka słów o biegu. Czy przygotowaliście się specjalnie do tego biegu, czy to tak z marszu poszło? To znaczy z marszu synowie, jeden na piłkę chodzi do Akademii Piłkarskiej, drugi tak samo. Pierwszy rok tutaj w Akademii Piłkarskiej. No syn tak nam mówi, że chciał właśnie w tym biegu uczestniczyć. Niektórzy mówią, że ten bieg to taki wyrwi rączka. No mały to prawie fruwał tutaj. No zgadza się. Dałeś radę? Tak. Masz siłę teraz? Tak. W ogóle nie zmęczony jesteś? Nie, jeszcze nie. Ty to prawie, ja widziałem, że ty to prawie datę ciągałeś w niektórych momentach. Tyle sił masz? Tak. Trenujesz piłkę nożną? Tak. Ile lat masz? 10. A ty? 6. A startowałeś w ogóle w biegu wcześniej i zająłeś jakieś tam miejsce? Aha, tak. Fajnie było? Tak. Za rok będziesz też biegał? Tak. A młodszy brat? Będzie też, biegał? Też. No to gratulujemy wam. Tata biega na co dzień? Nie, tata akurat służy w wojsku, w jednostce wojskowej w Latarzycach. No wiadomo, no biegi wiadomo. Trzeba kondycję trzymać. Trzeba trzymać kondycję. Również w biegu głównym pobito rekord frekwencji. Dystans 10 km postanowiło pokonać prawie 600 zawodniczek i zawodników. I wszyscy dobiegli do mety. Rozpiętość wiekowa była bardzo duża. Najstarszy zawodnik biegu, Marian Bartnik z Koszalina, ukończył 85 lat, a dystans 10 km pokonał w czasie 1 godziny i 22 minut. Natomiast wśród pań najstarsza zawodniczka była Janina Rosińska z Fabianic. Ta 80-letnia kobieta przebiegła 10 km w czasie nieco ponad 1,5 godziny. Bieg wygrał Tomasz Grycko z Władysławowa. Biegałem tu 3 lata temu jako, można powiedzieć, jeszcze młodzieżowiec. Będę właśnie poszedł tak średnio, ale dzisiaj jest normalnie, no dosyć jest fajnie. Szczecinek to chyba szczęśliwe miasto od dzisiaj, bo dzisiaj życiówka, zrobił pan życiówkę. No oczywiście, bardzo szczęśliwe miasto. Ogólnie trasa jest bardzo fajna tutaj w tym Szczecinku, bo jest dosyć fajna, szybka. I ogólnie jeśli chodzi o atmosferę biegów, o ludzi, zwłaszcza na trasie, jak bardzo fajnie kibicują, krzyczą, więc ogólnie jest bardzo zadowolony z tego wyniku. 10 km to pana koronny dystans? Jak na razie tak, ale będę chciał po prostu się wydłużać powoli do półmaratonu i później już maraton będę chciał biegać za parę lat. Jest pan aktualnym mistrzem Polski? Tak. Może kilka słów na ten temat, gdzie pan go zdobył, ten tytuł? W biegach przełajowych to był Żagań, 20 marzec, na 10 km. Bardzo fajna trasa, dosyć, można powiedzieć, taka przełajowa, bo to było na terenie z wojska, więc można powiedzieć, trochę bota było. Wrażenia bardzo dobre, no tam byłem bardzo dobrze przygotowany, od 4 metra poleciałem swoje, no i wygrałem. Dzisiaj wielki bieg w Warszawie, bo nie korciło pana, żeby wystartować w takim biegu? Tak, właśnie chciałem, miałem dylemat między Szczecinkiem a Warszawą, ale wybrałem Szczecinę właśnie pobliżej domu i fajna trasa, no ale chciałem właśnie zrobić właśnie dobry wynik, no i dzisiaj był nawet bardzo dobry wynik. Jest szansa, że zobaczymy pana za rok tutaj w naszym biegu? No myślę, że tak.
Myślę, że tak, zobaczymy jeszcze jak tam ten i planet sprawy, wiadomo, że życie się zmienia szybko, więc będziemy trenerem tam już kombinować, żeby tutaj jeszcze raz za rok przyjechać. Jeszcze raz gratulacje. Dziękuję bardzo. Tuż za nim był Ukrainiec Mikołaj Luchymczuk, a na trzecim stopniu podium stanął również Ukrainiec Mikołaj Iweruk. Najlepszy zawodnik z województwa zachodniopomorskiego, Sylwester Szymański z teamu biegowego Szczecinek, uplasował się na 14. miejscu. Najlepszy ze Szczecinka, Sylwek, gratuluję przede wszystkim. To chyba twój najlepszy wynik dzisiaj. No tak, poprawiłem zeszłoroczny rekord, bo trasa jest atestowana, także w tym roku, jak dobrze liczę, to 15 sekund jest poprawa podług zeszłego roku. Specjalnie przygotowałeś się do tego biegu, wiem, że ty biegasz od zawsze i to chyba tak, nie wiem, z marszu. To znaczy nie. Uprawiam, trenuję, wróciłem po dłuższej przerwie, od 5 lat systematycznie trenuję i ten bieg jest takim biegiem, na który się przygotowuję. On tak rozpoczyna mój taki okres wzmożonych startów. Jest to też przygotowanie najpierw do półmaratonu w czerwcu i później do maratonu we wrześniu. Dzisiaj życiówka. Oczywiście, życiówka 34.11 w kategorii 40. Tam patrzyłem na tablicę, byłem trzeci, także stawka też była bardzo, bardzo mocna. Jak się biegło ulicami miasta i taką pogodę? Wbrew pozorom dobrze, że nie padało, pogoda była, a temperatura odpowiednia, nie było czucia, że gdzieś mięśnie się wychłodziły, także było fajnie. Miałeś o tyle lepiej, że znałeś tą trasę dokładnie, czy to ci pomagało trochę? No pewno, mieszkańcy byli tutaj, kibicowali, trasa znana, miasto swoje, to są dodatkowe plusy. No jeszcze zapytam o tą silną grupę ze Szczecinka, bo tu bardzo dobre czasy dzisiaj były i dobre miejsca. Tak, chłopaki się dobrze przygotowali, startowaliśmy razem tutaj w tym swoim formalnym teamie biegowym Szczecinek, no i jestem pełen podziwu, że uzyskali takie wyniki. Nie wiem, czy rekordy, ale na pewno blisko rekordów i na pewno część z nich pobiło rekordy. Jeszcze raz gratulacje. Serdecznie dziękuję. Igor Siódmek jako drugi z mieszkańców Szczecinka przekroczył linię mety. Ty na co dzień trenujesz? Ja na co dzień trenuję triathlon. Taka ozdoba na ręku, skąd to się wzięło? Podczas treningu na takiej gumach pływackiej ćwiczyłem i ciężarek mi spadł na rękę. No. Połamana? Połamana. I co, dało radę z tym biec? No, trochę przeszkadzało, ale 5 tygodni gips, nie? Jak trasa i pogoda dzisiaj? Pogoda dobra do biegania. Na szczęście teraz, jak lecieliśmy, to nie przestało padać, nie? Też fajnie. Specjalnie przygotowałeś się do tego biegu, czy tak z marszu? Nie, to tak raczej przetarcie takie przed sezonem, nie? Gratulujemy. Dziękuję bardzo. Najpierw zapytam jako zawodnika, jak bieg, jak wynik i jak pogoda czy sprzyjała? Jak na tą formę, którą prezentuję, czyli nie najlepszą, biegło mi się całkiem dobrze. Około 51 minut. Przepraszam. Pogoda to taka, jaką mieliśmy dzisiaj w kratkę. Jest typowo kwietniową. Raz słońce, raz deszcz, raz śnieg. Niestety jest to pierwsze wszystkie od wielu, wielu lat, w którym pogoda nam za bardzo nie dopisała, no ale to jest jedyna rzecz, na którą wpływu nie mamy. Ale ogólnie rzecz biorąc, trasa była szybka, przez to też pogodę wielu zawodników, uważam, zrobiło swoje naprawdę życiowe rezultaty. Ja nie, ale z tego, co rozmawiałem z wieloma zawodnikami, biegło im się bardzo dobrze i ja się z tego bardzo cieszę. I teraz pytanie do organizatora. Jak widać ten bieg właśnie od środka, od tej strony najważniejszej, od strony zawodników? No, widać trochę z innej perspektywy. Kilka rzeczy musimy poprawić na przyszłość, natomiast myślę, że z generalną oceną trzeba trochę poczekać, aż wszyscy zawodnicy przybiegną, aż trochę emocje ochłoną i wtedy sobie to wszystko podsumowujemy. Ja myślę, że większych wpadek nie było, bieg przebiegł zupełnie bez żadnych przeszkód. Ja jestem przynajmniej zadowolony. No i po tych zmianach pogody, no słońce wita zwycięzców. Rozpoczynaliśmy cały turniej uroczysty rano, biegajmy żywymi i słońcem, i żegnamy słońcem, i to jest fajny prognostyk na przyszłą 34. edycję. Ja już wszystkich zachęcam już teraz do myślenia o tym, żeby wystartować w przyszłym 34. biegu Wina Dosińskiego. Wśród pań najszybciej dystans pokonała Anastazja Daszkiewicz z Białorusi. Najlepsza kobieta w dzisiejszym biegu. Skąd pani przyjechała? Jaki klub pani reprezentuje? Tak, to ja przyjechała z Białorusi, z Mińska, ale reprezentuję klub z Leszna, Achilles. W Szczecinku po raz pierwszy? Nie, to czwarty raz. I czwarty raz biegu Osińskiego? Tak, tak. I jak dotychczas to największy sukces? Czy zdarzały się już pani wygrane tutaj w naszym biegu? Nie, to wygrała to pierwszy raz. Była jeden raz druga i trzecia dwa razy była. Czyli trasę w zasadzie doskonale pani znała? Tak, tak. Ja w zasadzie trasę znała i bardzo chciała wygrać. Była jakaś specjalna taktyka na ten bieg? Tak, była.
to ja tak od razu zaczęła biegać, żeby za szybko. Pani jeszcze za mną biegali, ale tak na trzecim kilometrze ja już została jedna i biegała sama. Jak pogoda dzisiaj pasowała? Tak, pasowała, ale jak my przyjechali do Szczecinka, to tak deszcz padał, to było tak zimno, to było tak spugana, ale jak w biegu, to było fajnie, nie tak za zimno i sonieczko, to fajnie i taka trasa była dobra już. No to co, zapraszamy panią za rok, żeby pani po raz kolejny wystąpiła w naszym biegu. Tak, dziękuję, to bardzo podobasz te biegi, to ja przyjeżdżam. Zawsze dziękuję. Gratulujemy, dziękujemy. Dziękuję, do widzenia. Na kolejnych miejscach Białorusinka Elena Breśniowa i Ukrainka Swietłana Olinik. Najlepsza zawodniczka z województwa zachodniopomorskiego Aleksandra Pochranowicz z Białego Boru uplasowała się na piątym miejscu. Patron biegu Winant Osiński był pierwszym olimpijczykiem wywodzącym się ze Szczecinka.